Zbliżają się święta wielkanocne. Niestety, w tym roku nie będzie to pora spotkań i odwiedzin. Musimy przebywać w naszych domach tylko wśród najbliższych. Pamiętajmy, że są ludzie, dla których ten świąteczny czas będzie dużo trudniejszy. To osoby opuszczone, chore, niepełnosprawne, potrzebujące wsparcia. To nasi starsi samotni sąsiedzi, pacjenci hospicjów i szpitali, mieszkańcy domów spokojnej starości, domów opieki społecznej, ośrodków, w których pomaga się bezdomnym, domów samotnych matek. Dla nich kontakt z krewnymi i z pomagającymi im wolontariuszami będzie bardzo ograniczony. Pamiętajmy o pracownikach służby zdrowia oraz służb mundurowych, od których pracy i poświęcenia tak wiele dzisiaj zależy. Dajmy tym osobom znać, że o nich pamiętamy, że się o nich troszczymy. Przekażmy im miłe życzenia wielkanocne. Drogie dzieci, szczególnie zachęcam do tego Was, abyście otworzyły serca i uruchomiły wyobraźnię. Jak możecie przyłączyć się do tej akcji? Wybierzcie osobę bądź instytucję, do której chcecie wysłać życzenia. Rodzice z pewnością Wam w tym pomogą. Wykonajcie pracę plastyczną, sfotografujcie ją lub nagrajcie krótki filmik z życzeniami i wyślijcie pocztą elektroniczną. Tak będzie najlepiej i najbezpieczniej. Ja przygotowałam taką kartkę świąteczną. Jej zdjęcie prześlę mailem do pracowników i podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej. Jestem pewna, że nie zabraknie Wam zapału ani dobrych pomysłów. Dzielcie się nimi z Waszymi rówieśnikami. Niech jak najwięcej osób dowie się, że w tym trudnym czasie wszyscy myślimy o sobie nawzajem i że wspólnie się wspieramy. Gorąco zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji.